Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 209. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 120. Do Pana w swoim utrapieniu wołałem i wysłuchał mnie. Panie, uwolnij moje życie od warg kłamliwych i od podstępnego języka. Cóż tobie Bóg uczyni, lub co ci dorzuci podstępny języku? Ostre strzały mocarza i węgle z janowca. Biada mi, że przebywam w meszek i mieszkam pod namiotami kedaru. Zbyt długo mieszkała moja dusza z tymi, co nienawidzą pokoju. Gdy ja mówię o pokoju, tamci prą do wojny. Rozdziały dziesiąty i 11 drugiej księgi machabejskiej opisują oczyszczenie i ponowne poświęcenie świątyni jerozolimskiej przez Judę Machabeusza, co zostało upamiętnione świętem Hanuka. Następnie opisane są kolejne zwycięstwa Judy nad saludzkimi dowódcami oraz dyplomatyczne negocjacje, które prowadzą do ukazania korzystnych warunków dla Żydów. Machabeusz, a z nim jego ludzie za przewodem Pana odzyskali świątynię i miasto. Zniszczyli sporządzone przez obcokrajowców na placu ołtarze, a także gaje. Po oczyszczeniu świątyni zbudowali nowy ołtarz, wykrzesali ogień z kamieni, a potem, wziąwszy ten ogień, złożyli ofiary po dwóch latach przerwy. Rozpalili ogień na ołtarzu kadzenia i w lampach, oraz wyłożyli chleb gdy to zostało dokonane upadli całym ciałem przed panem i błagali aby już nigdy nie pozwolił im popaść w takie nieszczęście ale jeżeli by kiedyś zgrzeszyli żeby ich łagodnie skarcił a nie wydawał bluźnierczym i barbarzyńskim narodom wypadło zaś tak że w tym samym dniu w którym świątynia była zbezczeszczona przez obcokrajowców została ona oczyszczona 25 tego samego miesiąca którym jest Kislew z radością obchodzili uroczystość przez osiem dni na wzór święta namiotów, przypominając sobie, jak krótko przedtem święto namiotów obchodzili w górach i w grotach na podobieństwo dzikich zwierząt. To też związankami zielonymi gałązkami a do tego jeszcze z palmami w rękach śpiewali hymn na cześć tego, który pozwolił im szczęśliwie oczyścić swoje miejsce. Wspólną zaś uchwałą i ślubowaniem postanowili, że cały naród żydowski będzie każdego roku obchodził ten dzień uroczyście. Tak się miały sprawy związane ze śmiercią Antiocha zwanego Epifanesem. Teraz opowiemy Wam o tym, co się działo za Antiocha Eupatora, syna owego bezbożnika. Będziemy mówili krótko o nieszczęściach związanych z wojnami. Objąwszy rządy, mianował on wielkorządcą niejakiego Lizjasza, naczelnego wodza w cele Syrii i Fenicji. Ptolemeusz bowiem, zwany makronem, sądząc, że wobec Żydów należy zachować to, co słuszne ze względu na krzywdy, które im były wyrządzone, próbował pokojowo załatwić te sprawy, które ich dotyczyły. Na skutek tego jednak został przez przyjaciół króla oskarżony wobec Eupatora. Musiał też słuchać, jak przy każdej sposobności nazywano go zdrajcą, dlatego, że opuścił Cypr, który był mu powierzony przez Filometora, a przeszedł do Antiocha Epifanesa. Nie przyniósłszy zaszczytu swemu stanowisku, pozbawił się życia przez zażycie trucizny. Kiedy zaś Gorgiasz został wodzem na tych ziemiach, werbował wojska najemne i przy każdej sposobności wzniecał wojnę z Żydami. Równocześnie idumejczycy, którzy w swym posiadaniu mieli w dogodnych miejscach położone warownie, nękali Żydów. Przyjmowali bowiem do siebie tych, których wypędzono z Jerozolimy i usiłowali wzniecić wojnę. Żołnierze zaś Machabeusza, odmawiając modlitwy i prosząc Boga, aby raczył być im sprzymierzeńcem, wyruszyli przeciwko warowniom idumejskim. Mężnie rzucili się na nie i opanowali te miejsca, a wyparli wszystkich, którzy walczyli na murach. Tych, którzy wpadli w ich ręce, zabijali. Zginęło zaś nie mniej niż dwadzieścia tysięcy. Nie mniej niż dziewięć tysięcy uciekło do dwóch bardzo mocnych wież zaopatrzonych we wszystko, co jest potrzebne do wytrzymania oblężenia. Machabeusz więc pozostawił Szymona i Józefa, do tego jeszcze Zacheusza, a z nimi liczbę żołnierzy, wystarczającą do ich oblegania. Sam zaś oddalił się do miejsc, gdzie jego obecność była konieczna. Żołnierze Szymona byli jednak chciwi na pieniądze i niektórym z pomiędzy uwięzionych w wieżach dali się pieniędzmi przekupić. Wziąwszy 70 tysięcy drachm, pozwolili niektórym się wydostać. Kiedy Machabeuszowi doniesiono o tym, co się stało, zebrał przywódców narodu i wniósł oskarżenie, że braci sprzedano za pieniądze, uwalniając nieprzyjaciół, którzy będą przeciwko nim walczyć. Tych więc, którzy stali się zdrajcami, kazał stracić, a wkrótce zdobył obydwie warownie. Ponieważ wszystko, do czego się zabrał z bronią, szczęśliwie doprowadzał do końca, w obydwóch zabił ponad dwadzieścia tysięcy. Tymoteusz, który poprzednio był pokonany przez Żydów, zebrawszy wielką liczbę najemnego wojska, a do tego zgromadziwszy niemało konnicy z Azji, zjawił się w Judei z zamiarem zdobycia jej siłą. Kiedy się przybliżał, żołnierze Machabeusza, posypując ziemią głowy, a biodra przepasawszy worami dla ubłagania Boga, upadli u stóp ołtarza i prosili Boga o łaskę dla siebie, aby był wrogiem ich wrogów i aby się tym przeciwstawił, którzy im się przeciwstawiają, jak to jasno mówi prawo. Po modlitwie chwycili za broń i wyruszyli daleko od miasta. Zatrzymali się dopiero wtedy, gdy byli blisko nieprzyjaciół. Ledwie zaczęło świtać, rzucili się jedni na drugich. Jedni szli, mając jako zadatek powodzenia i zwycięstwa, wraz z męstwem, ufność położoną w panu, drudzy zaś, wybrawszy sobie gniew za przywódcę w walce. Gdy rozgorzała zażarta walka, przeciwnikom ukazało się z nieba pięciu wspaniałych mężów na koniach ze złotymi uzdami, którzy stanęli na czele Żydów. Oni to, wziąwszy Machabeusza między siebie, osłaniając własną bronią, tak strzegli go od ran. Na przeciwników zaś rzucali pociski i pioruny. A ci, rażeni ślepotą, rozbiegali się w największym zamieszaniu. Poległo zaś dwadzieścia tysięcy pięciuset, a skonnicy sześciuset żołnierzy. Sam Tymoteusz uciekł do warowni zwanej Gazara, bardzo dobrze umocnionej, gdzie dowódcą był Chaireas. Żołnierze Machabeusza przez cztery dni oblegali twierdzę pełni radosnego zapału. Ci, którzy byli wewnątrz, ufni, że miejsce było umocnione, niebywale bluźnili i wypowiadali bezbożne słowa. Kiedy jednak zaświtał piąty dzień, młodzieńcy z otoczenia Machabeusza, w liczbie dwudziestu, którzy zapałali gniewem na te bluźnierstwa, mężnie rzucili się na mury i z dziką zajadłością zabijali każdego, kto im wpadł w ręce. Podobnie inni natarli z drugiej strony na tych, którzy byli wewnątrz, rzucali ogień na wieżę oraz rozpaliwszy ognisko, w ten sposób żywcem spalili bluźnierców. Inni jeszcze wyważyli bramy, a wpuściwszy resztę oddziałów, zdobyli miasto. Tymoteusza, który się skrył w jakiejś cysternie, zabili. Również jego brata, Hajreasa i Apollofanesa. Kiedy zaś tego dokonali... Hymnami i pieśniami dziękczynnymi wychwalali Pana za to, że tak mocno wspomagał Izraela, dając im zwycięstwo. W krótki czas potem Lizjasz, opiekun króla, krewny i wielkorządca, głęboko dotknięty tym, co się stało, zebrał około 80 tysięcy ludzi i razem z całą konnicą wyruszył przeciwko Żydom w przekonaniu, że miasto uczyni osiedlem Greków. Ze świątyni zaś będzie pobierał podatki jak z innych pogańskich miejsc świętych, a każdego roku będzie sprzedawał godność arcykapłańską. Nie brał on wcale pod uwagę Bożej Potęgi, złożywszy nadzieję tylko w dziesiątkach tysięcy pieszych i w tysiącach jazdy, a także w osiemdziesięciu słoniach. Wszedłszy do Judei i przybliżywszy się do Bet Sur, miejsca warownego, które leży mniej więcej o pięć schojnów od Jerozolimy, szturmował je. Kiedy zaś żołnierze Machabeusza dowiedzieli się, że Lizjasz oblega warownię, błagali Pana wśród jęków i łez, aby na ratunek Izraelowi wysłał dobrego anioła. Sam Machabeusz pierwszy pochwycił za broń i zachęcił innych, aby razem z nim narazili się na niebezpieczeństwo i pomogli braciom. Kiedy zaś oni razem podnieśli się pełni zapału, ale jeszcze byli w Jerozolimie, ukazał się przewodzący im jeździec w białych szatach, wywijający złocistą bronią. Wszyscy więc razem błogosławili miłosiernego Boga, a dusze ich takiej mocy nabrały, że nie tylko w ludzi, ale w najdziksze zwierzęta i w żelazne mury gotowi byli godzić. Wyruszyli więc w szyku bojowym, mając z nieba sprzymierzeńca, gdyż Pan się nad nimi zmiłował. Jak lwy rzucili się na nieprzyjaciół i powalili ich na ziemię jedenaście tysięcy, jezdnych tysiąc sześćset, wszystkich zaś innych zmusili do ucieczki. Większość z nich stanowili ranni, którzy porzuciwszy broń, ratowali się ucieczką. Nawet sam Lizjasz uratował się dzięki haniebnej ucieczce. Nie był on jednak pozbawiony rozumu, a rozważając klęskę, którą poniósł, doszedł do przekonania, iż Hebrajczycy dlatego są niezwyciężeni, gdyż potężny Bóg jest ich sprzymierzeńcem. Posłał więc prośbę o układy na wszelkich sprawiedliwych warunkach. Obiecał też, że nawet króla do tego doprowadzi, iż będzie ich przyjacielem. Zgodził się więc Machabeusz na wszystko, o co Lizjasz prosił, mając na uwadze to, co pożyteczne. Na wszystko bowiem, co Machabeusz wręczył Lizjaszowi na piśmie w sprawie Żydów, król się zgodził. List, który był napisany do Żydów przez Lizjasza, miał taką treść: Lizjasz, wszystkim Żydom pozdrowienie. Jan i Absalom, posłowie wasi, wręczyli mi niżej załączone pismo i zażądali postanowienia co do spraw w nim zawartych. Oznajmiłem więc królowi to wszystko, co było trzeba, a on zgodził się na to, co było możliwe. Jeżeli więc będziecie trwali w przychylnym usposobieniu wobec rządów, jestem gotów i na przyszłość współdziałać dla waszego dobra. Co zaś do spraw szczegółowych. To zarówno tym, jak i ode mnie wysłanym posłom wydałem polecenia, aby się z wami układali. Bądźcie zdrowi. Pisano w roku 148, dnia 24 miesiąca dioskora. List zaś króla miał taką treść. Król Antioch, bratu Lizjaszowi pozdrowienie. Ojciec nasz został przeniesiony do bogów. My zaś życzymy sobie, aby mieszkańcy naszego królestwa pozostawali w spokoju i oddawali się własnym sprawom. Usłyszeliśmy, że Żydzi nie godzą się z rozporządzeniem ojca nakazującym przyjąć greckie obyczaje że mianowicie własny sposób postępowania uważają za lepszy i proszą, aby im pozwolić na własne prawa. Pragnąc, aby ten naród także był wolny od niepokojów, uważamy, iż należy im zwrócić świątynię. I pozwolić, aby żyli według obyczajów, jakie mają po przodkach. Dobrze zatem zrobisz, jeżeli wyślesz do nich poselstwo i podasz im prawicę, aby poznali nasze rozstrzygnięcie, byli dobrej myśli i oddawali się z zadowoleniem prowadzeniu własnych spraw. List zaś króla do ludu był taki: Król Antioch, starszyźnie żydowskiej i innym Żydom, pozdrowienie. Jeżeli wam się dobrze powodzi, jest to zgodne z naszym życzeniem, my zaś sami jesteśmy zdrowi. Menelaos wyjaśnił nam, że chcecie powrócić do domów i oddać się swoim sprawom. Wszystkim zatem, którzy do dnia 30 Ksantyka powrócą, przysługuje pokój i zapewnienie, że Żydzi mogą korzystać z własnych przepisów pokarmowych i praw, jak to było również dotychczas. Niechaj nikt z nich i to w żaden sposób nie będzie niepokojony z powodu nieświadomego wykroczenia. Posyłam również Menelaosa, aby was uspokoił. Bądźcie zdrowi. Pisano w roku 148, dnia 15 Xantyka. Również Rzymianie posłali do nich list tej treści. Quintus Memmius i Titus Manius, legaci rzymscy Ludowi Żydowskiemu, Pozdrowienie. Na wszystko, co przyznał Wam Lizjasz, krewny króla, i my wyrażamy zgodę. Te sprawy, co do których uważał, że je należy przedłożyć królowi, rozważcie i przyślijcie kogoś bezwłocznie, abyśmy przedstawili je w sposób zgodny z Waszym życzeniem. My bowiem udajemy się do Antiochii. Pośpieszcie się więc i przyślijcie kogoś, abyśmy również i my dowiedzieli się, jakie są Wasze zamiary. Bądźcie zdrowi. Pisano w roku 148, dnia 15 Ksantyka. Trzeci rozdział drugiego listu do Tesaloniczan zawiera wezwanie do modlitwy, pracy i unikania bezczynności, przypominając o odpowiedzialności za wspólne dobro. Święty Paweł daje również konkretne wskazówki dotyczące dyscypliny w kościele. I zachęca do wytrwałości w dobrym postępowaniu. Dołącz do wspólnej lektury, aby znaleźć praktyczne rady na temat życia wspólnotowego i umocnić swoją wiarę oraz etykę pracy. Na koniec, bracia, módlcie się za nas, by słowo Pańskie szerzyło się i rozsławiało, podobnie jak to jest pośród Was abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni Was i ustrzeże od złego. Co do Was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca Wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. Nakazujemy Wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, Abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie zgodnie z tradycją, którą przejęliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju, ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie żebyśmy nie mieli do tego prawa. Lecz po to, aby dać wam samych siebie za przykład do naśladowania. Albowiem, gdy byliśmy u Was, nakazywaliśmy wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród Was postępują wbrew porządkowi. Wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie. Aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli. Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze. Jeżeli ktoś nie posłucha słów naszego listu, tego sobie zaznaczcie i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. A nie uważajcie go za nieprzyjaciela, lecz jak brata napominajcie. A sam pan pokoju niech was darzy pokojem zawsze i we wszelki sposób. Pan niech będzie z wami wszystkimi. Pozdrowienie ręką moją Pawła. Ten znak jest w każdym liście, tak pisze. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.